Bajki w życiu społeczeństwa pełnią bardzo ważną rolę. Poza rolą rozrywkową, bajki mają również za zadanie uczyć i pomagać się rozwijać. Jednak twórcy bajek, chcąc troszkę urozmaicić treść, wzbogacają ją o dodatkowe ukryte postaci bądź zagadki, które zmuszają nas do głębszych przemyśleń. Zapraszam Was na 5 ukrytych postaci w bajkach. Podobizna Saliego. Znana dobrze postać z bajki Potwory i Spółka to owłosiony niebieski stwór towarzyszący jednookiemu Mike'owi. Co może się wydawać dziwne, ta postać ma dużo wspólnego z innym filmem animowanym, a mianowicie Meridą Waleczną. Co ciężko zauważyć, w jednej ze scen w Domku Wiedźmy na stole pojawia się podobizna owej postaci w formie płaskorzeźby wyrytej w kawałku drewna. Dawno temu w trawie. Kultowa seria Toy Story podbiła serca niejednego fana filmów animowanych. Połączenie pięknych historii, przyjaźni i wyjątkowo zabawnych postaci to kwintesencja geniuszu Disneya. W części drugiej tej cudownej historii pojawia się wzmianka o postaciach z innej bajki tej wytwórni, a mianowicie filmu Dawno temu w trawie. Podczas jednej ze scen pan Ziemniak czyta drewnianym ludzikom fragment tej powieści. Koszulka Zygzaka McQueena. Zaglądamy znów do kultowej historii zabawek. W scenie, w której to dzieci bawią się w przedszkolu, na koszulce jednego z młodzieńców można zauważyć logo Zygzaka McQueena z filmu Auta z wyraźnym piorunem i numerem, z jakim występował sam bohater. Co ciekawe, w tym przedszkolu można znaleźć również odniesienie do filmu Dawno temu w trawie, gdzie to pod wielkim wiaderkiem ujawnia się nam postać Flicka. Dzwonnik z Notre Dame. Zapewne większość z Was obejrzała tę bajkę w przeszłości. Historia Esmeraldy i Quasimodo ma w swojej treści kilka ukrytych disneyowskich postaci. Otóż w scenie, w której ukazany jest dziedziniec zamku, można dostrzec Bellę z Pięknej i Bestii, Pumbę z Króla Lwa, czy chociażby latający dywan Aladyna. Co intrygujące, nie jest to jedyna scena, w której owe postacie się pojawiają. W dalszej części bajki można dostrzec wspomnianego wcześniej kamiennego Pumbę, tym razem w postaci gargulca. Kraina Lodu. Przechodząc do bardziej współczesnych bajek, należy wspomnieć o postaciach ukrytych w bardzo popularnej bajce Kraina Lodu. W jednej ze scen, w której tłum zbiera się przed ogromną bramą, dostrzec można postać księżniczki Tiany i księcia Navena. Co więcej, jeżeli dobrze się przyjrzymy, to w jednej ze scen w pomieszczeniu zauważymy również figurki pochowane na regale, wśród których znajduje się postać myszki Miki. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzu, czy podczas oglądania tych bajek udało Wam się dostrzec jakieś postacie. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz sprawdzeniu filmu Na ciekawych świata i zostawieniu tam suba i dzwoneczka. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!